Dobra. Część druga. To jest muzyka. Jesień poporu. W ogóle to miejsce też odkryłem kilka lat temu, po kilkunastu latach mieszkania w takiej okolicy mniej więcej tu, nie? Co się w ogóle nie zapuszczałem w te tereny. W ogóle jakoś tak mało wychodziłem, a jak bardziej to w ogóle w inną część Warszawy. No, ale przyszło je odkryć. I tak ten... Rozpocząłem marzenie po tych wszystkich terytoriach. Po drugiej stronie byłem też, dlatego na wkrętu zobaczyć, co tam jest, ale stromo i ten i ta dróżka lepsza. Tak jak wspominałem, dla obczajania terenu, nie? To eksploracja z ciekawości. Tu na zboczach grzybów było pełno. Dziwnych jakichś na tego dla nawet swego czasu jakieś tam porobiłem i na forum mykologiczne rzucałem zobaczyć się co tu rośnie, nie? Nigdy nie wiadomo. No ten są różne te tak może w nawiązaniu do grzybów. No wiem, że też można różne takie mieć efekty na drodze medytacji. No i przecież, że też można mieć, nie? I to nawet no kaczek nie ma. Przynajmniej na razie. I ten, no ale to ja to też nie jestem jakiś specem, zresztą kto jest, nie? Tak to wszystko są indywidualne doświadczenia. Te metafizyczne, nie? Tu mam narkotyki różne osoby działają, nie? A co dopiero? Jakieś klimaty takie. Klimaty takie inne, nie? Metafizyczne. I jakby takie stany jak medytacja, no to też zmienia człowieka przecież.
Mówię, wszystko zmienia człowieka, nie? Tylko, że... jakby są substancje substancjami, nie? A takie sprawy subtelne, które też mają swój wpływ, nawet rzadko większy, powiedzmy, no to zmieniają też osobowość, nie? A może też nie każdemu zależy na tym, tylko nie wiem, mi się w ogóle to wydaje, bo te wszystkie te eksperymenty narkotyczne, czy jakieś te metafizyczne, New Age'owe, jak to tam słowo tak zwane, albo w ogóle poszukiwanie tych duchów, czy jest coś, to też mi się kojarzy jakieś właśnie z takim poziomem tego, że się nie wie, nie wie, chce się sprawdzić takie rzeczy na drodze tej naukowej, nie? Dlatego też nie ma co się tak fascynować, nie? Że ktoś coś tam wziął, czy zobaczył, a inny musi, nie? Czy jest dopiero na jakiejś tam drodze do. Zależy kto, jaki ma typ ambicji, nie? Bo to są po prostu jakieś wkręty, co... W sumie każdy może takie rzeczy doznać i doznaje pewnie w jakichś tam snach, nie? Czy w stanach tam zmienionej świadomości, które jest zmienione, tam zmieniane podczas jakiejś tam czynności, czy dania, czy relaksu, zatapiania się w jakiś swój świat, nie? Tworzenia, to wszystko ma jakieś swoje oddziaływanie. Tu w ogóle ta trasa, to zaciekawił mnie w ogóle ten patent z tymi pasami tutaj. Nazwałem to kiedyś na filmiku droga międzywymiarowa, nie? Bo to wygląda dość dziwnie. A co nie wygląda dziwnie? Też tam łaziłem tutaj, w jakieś tam pola po lewej. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy.
na mieście koncepcyjne. O! Ten w końcu tam wiem, że nic nie ma. To jakaś droga. Tam chyba też. Yeah.